Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami w pierwszym odcinku w nowej serii Zagrajmy w Mad Max. Mad Max, czyli w grze opartej na... grze na licencji filmu Mad Max na drodze gniewu z Tomem Hardym w roli Maxa. Tutaj niestety Tom Hardy go nie zagrał. Trochę szkoda, ale... pewnie studio by to trochę kosztowało, więc uznali, że zrobią jakiś własny model Maxa. Ale nieważne. O co tu chodzi? Kto nie zna uniwersum Mad Maxa? No może nie do końca właśnie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Otóż gramy Maxiem, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, katalońskim, czy jakoś tak, który swoim legendarnym pojazdem V8 Interceptor podróżuje po pustkowiach, aby odnaleźć ogólnie spokój i uwolnić się od szaleństwa, które w cudzysłowie go opętało. Szuka tak zwanych równin spokoju. My teraz wylądujemy za chwilę w momencie, w którym no, on gdzieś jedzie, a z tego co zdążyłem się dowiedzieć o grze, to ktoś go goni, chyba szczenięta wojny i dodatkowo, gonią go szczenięta wojny, okradł kogoś ważnego, wiekuistego Joe albo jego syna i on swój legendarny pojazd, właśnie ten V8 Interceptor, traci i chce albo go odzyskać, albo dostanie od jakiegoś ziomka nowy i będziemy go w trakcie gry ulepszać. Ale co z tego będzie, zaraz się dowiemy. Rozpocznijmy nową grę. Jest Maxiu, jest jego autko. Pięknie. Nie, ale gra jest dość mocno brutalna w niektórych momentach. He was one such man, one who had lost all, over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Castellano. Nie patyczkuje się w ogóle. O, tutaj odstrzał, tu kark złamany. Co to jest za pojazd? Jak to ma prawo jeździć? Czy gościu ma... Tak, ma jeden łeb przy pasie i trzy zapchnięte na górze. Nie, dwa. The fox who thought he'd plunder from Scabra Scrotus. No i zajebali nam autko i w sumie wszystko. Ale Maxia nie da się tak łatwo powstrzymać. No
No nie wiem, co naprawdę się myślałeś, że to gołymi rękoma urwiesz? O, ukamieniować go! Nikt nie będzie na mojej wachcie zwierząt bić. Dobrze, poryju go! Dobrze! Za tego psa! Zajebać go! Jak on jeszcze był w stanie wstać? Awalanż wie, jak zrobić wstęp. Dogo, spokojnie, to nie ja jestem twoim wrogiem. Jak stworzył? Przecież ten gościu nie miał prawa żyć. Nie ma już prawa żyć. Chyba mi nie powiecie, że gościu wróci. O, i pierwszy raz jesteśmy wrzuceni do gry. Misja fabularna Dzikus. Okej. Okay. No, tego się szło domyślić. Zobaczmy, jak to wygląda. Kompendium. Postacie. Tylko dwie, czyli nasz Maxiu. To find peace, I must reach the plains of silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Or better. Nie wiem, czy jest coś lepsze od V8 Interceptora, ale... Okej. Okay. Widzę, w ogóle, ale wszyscy będą gadali te szare teksty? To są jakieś ich cytaty, mam wrażenie. Max Amadio czyniąc przed samym sobą i swoją przeszłością. Okej, okay, tutaj taki krótki opis. No, krótki jak krótki. Okej. Okay. I Scabrus Scrotus. All the riches of these lands are mine! All of Gastown is mine! Mhm. Okej. No dobra. Co tam było jeszcze? Ludzie z Krotusa. Land Mover, czyli tak... O, a proszę. A tutaj to nie jest czytane. Nawet przez jakiegoś mechanika. Trochę szkoda. Podpowiedź, jeżeli musisz walczyć z Landmoverem, pamiętaj, że jego jedyną słabość stanowi duża ilość paliwa na pokładzie. Okej. Okay. Tutaj opis. No i to póki co tyle. Jedno miejsce. Biała równina. O, niegdyś ogromny ocean. Dobra. O, coś, jakiś jeep tam był. Czyżby władca tej równiny, powiedzmy? Manierka. Strzelba. No i póki co to tyle. Dobra. A, nie, czekaj. Jeszcze do zebrania coś mam. Zdobyna maskę, coś nowego? 5 ramienek gardłochu. Aha, to chyba to jest... Max Rockstar? A tutaj w ogóle nawiązanie chyba do Rockstara. Ale to się nawet nie liczy do procentów. Czyli to jest coś z dodatków, mi się wydaje. No ale dobra, póki co, lećmy znaleźć wodę. Dobra, jak to się biegnie? Serio, pod triggerem się skacze? Kto to wymyślił? Może tu się nie da biegać. Okej, pod bumperem jest unik. Korzystaj ze źródeł wody, żeby napełniać manierkę. No, w
takich realiach, na takim krajobrazie, gdzie tu pewnie wszędzie po prostu musi być tak gorąco, że co chwila się pić, to woda musi tu być chyba na wagę złota. No to niestety było jej zajebiście mało. Okej. Okay. Czyli ciskam w... A, muszę przytrzymać. Chyba? Nie, bo wcisnąłem, a on w sumie i tak przytrzymał, napił. No nie wiem. Wara od psa. Bo nogi z dupy powyrywam i wsadzę w żyć. Co się stało temu gościowi? Start ablaze by godly plug ignite. Revolution about revolution, rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please, hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. Proroctwo? That's right. Then Chum Bucket is your man. I'm your man! Yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Remont generalny to jest pies, a nie samochód. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum Bucket's not stupid. Okej, okay, grob, kto to jest? Oh, I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. Yeah, that is why you send him my way. Okej. Okay. Chodzi z czarnego miasta, został wygnany. Bardzo zdolnym mechanikiem. Długi czas spędził samotnie na pustkowiach. Panując z Jitem czy krwistobrodym. Ciekawa ksywa. Uważa się za proroka swojej własnej dziwacznej samochodowo-mechanicznej religii. No, dało się to trochę odczuć w tym, jak gadał. No dobra. Spotkałem właśnie Quasimodo z pustkowi. Pogadajmy, ziomuś. Dog's bleeding out. Oh, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy, but then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. On będzie miał takie teksty? Jedziesz na oparach. Na oparach to auta jeżdżą. Okej, okay, co my tu mamy? Coś do jedzenia. Okej, okay, full regeneracja. Canned food. Sure beats eating maggot gruel. No, okej, okay, muszę przytrzymać trigger, żeby sprintować. No, niby lepsze, ale... Znaczy, co ja gadam w sumie, w takich realiach, to nawet żarcie, psie żarcie z puszki może być lepsze. Może od do jedzenia niż cokolwiek innego. Lepszy rydz niż nic, jak to mówią. Okej, wspinanie takie trochę asasynowe, ale mocno zubożałe. Zniszczenie wojny. Okej, coś się zepsuło chyba. Zobaczmy. Patrz na mnie i zacznij się bać. Wiesz, z kim się wożę? Z samym Skrotusem. Dobra. Urodzeni łowcy staniesz, dlatego rzadko walczą w pojedynkę. Jeśli musisz zmierzyć się z kilkoma z nich, albo nie masz czasu, warto skorzystać z broni białej. Okej, okay. To było bardzo szybkie. 5 sztuk złom miał, bardzo ładnie. Złom to jest waluta w tej grze.
za nią kupujemy wszelakie upgrade'y, zarówno do naszego autka, które mam nadzieję prędzej czy później spotkamy, znaczy zdobędziemy, oraz do samego Maxia. O, walka wręcz. Używaj X-a, by uderzać, Y-a, by kontrować, czy tam blokować, i po bloku wciśnij X, aby wyprowadzić kontrę. Taka trochę jak w serii Batman Arkham, tylko właśnie też troszkę zubożałe. Może sprawdźmy, jak to działa. No, one trochę wolniejsze, bo Batman atakuje. O, pięknie, chyba idealny. O kurde, o, nieładnie. Zepsułem tę kontrę taką. O, ten to sobie nie trafił z pół metra? Myślałem, że tylko ja tak potrafię. Dobra, tutaj żaden nic ode mnie, żaden nic nie miał. No, ładnie, no, było czuć moc tego uderzenia. Pięknie. Tutaj żaden też mi też nic nie zostawił. Tutaj coś. O, tu jest złom. Oj! No i szkoda mu. Ok, jeszcze jest jedna gdzieś sztuka, czy paczka złomu bardziej niż sztuka. O. Miejsce poszukiwań, obóz padliniarzy. Miejsca poszukiwań mogą kryć pożyteczne przedmioty, na przykład złom, amunicję czy żywność, a także części projektów i strzępki historii. Aby odkryć wszystkie takie miejsca, realizuj w twierdzach projekty ekipy rozpoznawczej. No dobra. Chwilowo nie jesteśmy jeszcze w żadnej twierdzy. Nawet nie wiemy, gdzie jest jakaś twierdza, więc... Niech będzie. No dobra, wracajmy w takim razie. Może jeszcze naprawimy sobie autko. Przed końcem odcinka. Co jeszcze widzę, że będę oprócz amunicji, oprócz pocisków, jeszcze mam chyba noże, jeśli dobrze widzę. Obok tej strzelby. A to kto? Halo, kto to był? On się wygląda jak żółw. Tak był zapakowany. Znaczy wróć, taki miał ten plecak wielki. Bardziej już niż był zapakowany. W ogóle chyba na tej puszce z żarciem był pies i miał właśnie Dinky D. Smacznego. Ja chcę wiedzieć, po co on to zrobił. Stary, dostałem tego trochę po mordzie, ale nic, czego nie wyleczy dobre żarcie z puszki. Ewentualnie łyk wody. Okej, widzę, że jak mam pieseła, to idę trochę wolniej. No, bardzo dobrze, nie można zrobić krzywdy piesełowi. O, ma tyle pary, czy to jest takie lekkie? Coś nie chce mi się wierzyć, że to jest aż tak lekkie, że można to było tak by, że można by to było aż tak łatwo przesunąć. Okej, mamy łazik. Mamy pieseła na bagażniku. No i dobra. Pierwszy pojazd nasz. Okej, nawet fajnie się jeździ. Trochę jak Batmobilem, tylko bardziej stabilnie, powiedzmy. Oj! A propos stabilności. Dobra. O, pierwszy punkt obserwacyjny. Co? A nie, okej, to nie jest taki punkt, jaki myślałem, bo wiem, że są też takie punkty, które są takimi balonami, które trzeba odpalić. Dobra. O, jakiś obóz chyba widzę. Czemu wyrwał tę lornetkę?
Scottis, is that King? Yeah, he's a big boss man. O, jest nasze autko. Scottis always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Ciekawe porównanie. Mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Wątpię, że Maxiu będzie śpiewał, ale z chęcią bym zobaczył. Bardziej posłuchał. Misja ukończona. Dzikus. Mój samochód przepadł, bojowcy z Krodusa pocięli go na złom. Potrzebuję nowego wozu i to szybko. Czy ten dziwny, szalony mechanik może mi pomóc? We shall see. Dobra. No ogólnie to niewiele jest tu do zobaczenia. Ale obczaiłbym jeszcze ten obóz jeszcze raz. A dobra, nic nie powiem. A ten tankowiec tutaj? To chyba jest tankowiec. No, na pewno jest to spory statek. Okej. Okej, to opis lornetki. Opis lornetki. Tutaj co? Poziom legendy. Chyba jesteśmy wykolejeńcem. Żetony Gryfy. Okej, nie wiem kim jest Gryfa. Tej zdolności. Dobra, ale to pewnie dopiero jak będę wiedział jak to odblokować, to będę sobie to sprawdzał. Zobaczmy. Wyzwania. Okej. Bezpieczny seks? Co? Kto wymyślił taką nazwę dla wyzwania, które trzeba przytrzeć pojazdy? Nie powiem kreatywne, ale trochę dziwne. Dobra, obczajmy jeszcze tego sanktum. Ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. No dobra. Zobaczmy. O, gościu ma łóżko z chyba dość dużej rozpieprzonej opony. Kryjówka Chambaketa Sanctum. Dobra, co my tu mamy? Okej, jest jakiś kolektor wody chyba. Jezus, mnie taka chrypa złapała. Dostacie coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Aha, czemu interceptor jest w postaciach akurat? My car was taken and destroyed. I must build me a new one. Better and faster than the black on black. Dobra, mieliście opis i jeszcze tutaj miejsce, kryjówka Chambaketa, zbiornikowcu. No, zbiornikowiec tankowiec to chyba podobne. Dobra, coś jeszcze? Tak, jeszcze coś. Zewnętrzne grobowce. Stanowią najniżej położoną część Białej Równiny, to wciąż fragment wyschniętego dna morskiego, ale niżej upaść już nie można. Znajduje się tu schron Chambaketa. Okej, okay, i nic więcej. Dobra, sprawdźmy ten kolektor. O, tu już wody jest o wiele więcej. Pięknie. Mniej więcej połowa chyba. Wypijmy trochę. I mamy full. I jeszcze obczajmy tę misję. Oh,
demon see your saint? A dream, a hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge one, blessed be her. There she lies, a magnum opus. Chwilowo to jest złom, a nie magnum opus. W jakim prawie to ma prawo jeździć? It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous, divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets driveshaft and a symbiosis of faith, modded and made to measure. You might say with that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested, aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs and shocks and links, too. It's gotta be eight cylinders, nothing less. We will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes? Come, no time like the present. Come on, Saint! We must go. Misja popularna Magnum Opus. Dobra, jedziemy. We must go in the dead of night when the buzzard guardians are away on their wild hunt. Szakale. Dobra, mapa. O, w sumie czekałem, a to aż się pojawi. Jak to oddalić? Okej, po prostu. No, jak widzicie, my teraz poruszamy się tylko tutaj, po terytorium Chumbucketa. No, które jest zajebiście niskie. Tu jest całe terytorium Jita. Tu jest terytorium Krwistobrodego. Tu jest spojówki. Smażyciela. Wydmy. O, terytorium szakali widzę po opisie. Ale patrzcie, jaka ta mapa jest duża. Okej, punktami są jakieś, widzę te twierdze zaznaczone. Wow, żeby to wszystko wyczyścić, no trochę czasu zejdzie. Dobra, ale jeszcze... jaki wyskok! Dobra, jeszcze obczaję te kompendium. No, nie. Gdzie w postaciach też? Magnum Opus? Tak. Magnum Opus. My life's work. Work. She is the angel combustion, becoming flesh or steel, as it is. Since the angel combustion sent me the warrior saint, I am sure of my destiny. Magnum Opus. Najszybszy, najtwardszy i najbardziej wyjątkowy pojazd zbudowany na tych pustkowiach. No bo pustkowie to jest chyba ogólnie całość tego, po czym my jeździmy, a nie tylko ta mapka, która została nam dana. No kurde, jeśli to będzie faktycznie wyglądało tak dobrze, no to... Ja jestem za, możemy tam uwalniać. Dobra, ja już będę powoli kończył, ale myślę, że możemy tam jeszcze... O, mało paliwa. Benzyna? No dobra, sprawdźmy to w takim razie. Halo? No. Dzięki, przyda się. No. Okej, czyli tak, paliwo jest potrzebne, żeby wszelakie pojazdy mogły działać. Dobra, no nam się paliwo zaraz skończy. Więc w sumie przydałoby się coś niecoś znaleźć. Dobra, Triggerze, weź się nie baguj, zaski swoje. Okej. Jest kanister i trochę złomu. Okej, też gdzieś jeszcze powinna być jedna sztuka. O, bliżej niż sądziłem. Kolejne miejsce splądrowane w 100%, ale... To jest tylko taka pomniejsza miejscówka, nie taki obóz. Jaki można odhaczyć z mapy. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Ooh, a big steel gift box.
What prizes do you hold? O, koniec paliwa. Tak akurat chyba. Ulicznicy. Au. Aj, kurde. Serio, jak on spudłował z tego? No, przecież był blok, no ludzie. O, dobra. Pokracznie trochę, żem to zrobił, no ale niech będzie. Dobra, kolejny złom tutaj. Też dwie sztuki do znalezienia. O, okej, to było szybkie. Znaczy dwie sztuki, w sumie dwa rodzaje złomu. To jest chyba lepsze określenie. Jeśli te kanistry tak się uzupełniają, to nie mam bladego pojęcia, jakim prawem oni mają problemy z paliwem. Dobra. Zatankujemy. Pięknie. No, dobry pomysł. Ciekawe, czy będę mógł wziąć więcej niż jeden. Jak ja bym miał wybierać, to bym wolał wziąć dwa. Jeden na dolewkę, a drugi na ewentualne wysadzanie. Zobaczmy. Jest jeden. I czy mogę wsadzić drugi? Mogę podpalić i rzucić, widzę. Nie, czyli mogę mieć tylko jeden kanister. No dobra. Juhu! Cool guys don't look at explosions. Dobra. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Aż wypiję za początek kolejnego, w którym to pojedziemy na cmentarzysko i zgarniemy, jeśli dobrze orientuję się w nazwach mniej więcej samochodowych, chyba naszemu autku zgarniemy karoserię. Ale póki co ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Cześć!